Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Rivali. No to jest informacja, jak grana zrobiła balona. Czyli zamiast przejechać tutaj pompa ciężkie zlecenia, aby zabrać wagony do port i miasto stacji, zostały tam tylko jedno zlecenie i to na o wiele mniej, to nieładnie. Ładnie gra sobie z nami pogrywa, no ale jeszcze potem mamy jedną stację FM po drodze. Czyli jednak byłem w błędzie, że z tego co sobie manewrów narobimy, to z tego dostajemy zlecenia. Jest to niemożliwe, skoro teraz nagle nam się wczytały inne zlecenia. Zupełnie. A nie tamte, które mieliśmy szybciej do wzięcia. No i co, skoro już jedziemy prawie na pusto, sobie podepniemy te 180 ton, co tam stoi. I tak do tego jeszcze tej drugiej lokomotywy nie będziemy musieli załączyć. Jestem lekko zirytowany na tą grę przez to. Nie ukrywam tego, bo miało być trochę inaczej. Byłem nastawiony, nie powiem, trochę na coś innego. Zapal mi to normalne światło w tej lokomotywie. Daj pan jakiś prędkości temu. Przenieś się tutaj. Musimy wziąć B1O. Będzie 5i. Będzie 5i, gdzie jest? Tutaj. To w sumie dobrze. Miarę. Czy będzie jeszcze jedne wagony nam się uda dorwać? Nadzieję, że na tym FM. To ewentualnie w sumie jeszcze z tym możemy i na FSM się cofnąć. Nie, to ja mówiłem o czymś innym chyba wtedy. Ja mówiłem o tym CSUFO, że tam można, ewentualnie. Już teraz trochę za późno. Ja teraz to ja żebym nawet przesadził z tym hamowaniem. Powiem, że nie. No i trochę mocy jeszcze. No nawet nie było źle. A jednak było źle. Ajajajaj. Się oddaliłem. Dobra, lecimy tu. Odpinamy. Pyk, pyk.
4 cysterny. 2711 zgadza się. I ta nawet pierwsza z brzegu miała zaciągnięty amulet, więc jest super. Dobra, panie, i teraz co my tu mamy za stację? FM. FM jest. I ona ma po lewej stronie, jak wjeżdżamy od SO. A NA jest na prawo. No dobrze. Czyli na razie ciśniemy ten. Sensu uruchamy drugą paliwo, drugą lokomotywę, żeby paliwo. Paliwo bez sensu. Jak ta ładnie idzie i ciągnie. Ja to wiedział, że tak będzie, to tam sobie pojechał z tymi koparkami w górę. By było o wiele, wiele ładniej. I łatwiej. I lepiej zresztą. My się tak nie rozpędzajmy, bo my już tu prawie jesteśmy na tym gospodarstwie rolnym. Ciekawe, czy na porty miasta coś będą chcieli z gospodarstwa rolnego przewieźć. Zamiast jechać swoim pociągiem, ja idę tu z buta, nie? To światełko jest prawo w drodze ode mnie. Tak to jest, jak człowiek nie wie, skąd będzie brał wagony i potem nie chce się tu cofać 3 razy, nie? Bo nawet to jest jakaś motywka. S060. A to jest jakiś taki fajny parowozik. Aha. Fajny. Mały. Mamy tu coś na porty miasto, panie? Artek. No nie gadaj. SW. Naprawdę. No co w drugą stronę to macie, nie? A ja nie mogę. Dobra, polecimy jeszcze kawałek dalej. Może zeskoczymy sobie jedną chociaż lokomotywą na to SM, nie? Czy tam czegoś nie mają? No drażnią, nie drażnią. Tu mówię, coś sobie tu jeszcze dokoptuję, a tu prawie nic nie ma, nie? Nie fajnie mi robią. To niepotrzebnie paliwo od razu tu się ciągle zatrzymując, nie?
wtedy jakbyśmy pojechali inaczej, to byśmy sobie jeszcze resztę mapy zobaczyli. Gdzie tam się szybko przeteleportować, żeby wiedzieć, co tam jest, nie? Muszę się tu znowu zatrzymać teraz. Panie, ale żeby nie było, że ty gdzieś pojedziesz, zaciągnij tu ręczny, nie? Uwaga, lokomotywa na szlaku. Ale mi daje bobu, Boże, nie? Dobrze, chociaż na pewno będziemy ją widzieć. Dobra, przyjechaliśmy i trzeba zobaczyć, no jest w końcu coś na portingu. Fabryka towarów i miasto to nie? Też nie. Siedemset dziewięćdziesiąt osiem to ma 180, to ma 42, czyli to ma 220. No, 1000 ton. Wydaje mi się, że to będzie satysfakcjonujący wynik. Nie jest ten automat. Czy pan jeszcze jakiegoś logistycznego czasu może? Nie? No dobrze. To na jakim tam torze stoi? B4. Panie, my na jakim jesteśmy? Tor obok, nie? B6. B3 i... Coś to jest przecież B4. Czy my to chcemy pchać? Nie, my to chcemy chyba pociągnąć, nie? Jak najwyżej się da. Wtedy to połączyć przed samym już tym kolejnym rozjazdem.
Mam nadzieję, że damy z tym radę w ogóle pojechać. Jeżeli odczepimy tamtą, podjedziemy tu. Podjedziemy tu. Wtedy się będziemy z tym dalej bawić. Będzie to ma być odstawione tam. C2i. No to C akurat. Nie, C2 akurat chyba w HB. Nie jest na przelocie, nie? No nie jest. Bardzo nieładnie nam się ustawiły wagony, bo to co na środku... No dobra, to co na środku, no to to jakoś sobie tam damy radę. Okej, z tym ceniem. Ja to dobrze przemyśleć. My stąd skąd mamy to zabrać, bo zapomniałem B4O, nie? B4A, czyli to jest tu. Naprawdę tutaj, dobra. Tak, tylko teraz jak ja to zrobię, tak jak ja musiał, to będę znowuż odwrócony tyłem do przodu, nie? Chociaż to kawałek stąd wyciągnąć, że będzie super. Chociaż w sumie, czy to jest sens się trudzić, jak ten skrzyżowanie jest już tutaj. Czy to chociaż mały kawałeczek teraz gramy. Oczywiście zahamowany na samym końcu. Sprawdź od razu CFF798. No dobrze, 918. Już się przeraziłem. Ja się patrzyłem na drugi wagon. Dobra, odchamaj to tutaj. Odciągniemy to ten mały kawałek. Zahamujemy na wagonie tu z przodu. Próbujmy. No targnął nawet, jakoś, ale targnął. Widzę, że chyba jest już od razu pod górę, nie? Dobra, stój. Zaciągnij.
zewnątrz. Tak, tu wsiąść. Jak wsteczny włączony. Idziemy po resztę naszego składu. Mam nadzieję, że premię czasową uda się dalej dostać. Jeśli tak lekko się tu obijamy. Stoisz ty tam dalej przed tym rozjazdem, ja... Stoisz. Czekasz na mnie. Ty hamuj! Nie budu. A to żeś se narobił. O, żeś se teraz narobił. A ty już szyba powybija. Miejmy nadzieję, choć już, że napęd przetrwa. Teraz będzie głośniej. Noc jest. Było ciekawie, ale chyba już się jasno zaczyna robić. Panie, ale gdzie pan jedziesz tej? I dwie lokomotywy. O, matka, znowu się nie wypłaca. Może majątek będą kazali płacić. To jest dobra, masz tego tu podłącz. A tamten powypadkowo nie wytrzymał już. Dobra, zepnij to tu. Idź tu. Poduj tu hamulce. Staw to tu. Dobra, jedzie. Będzie trochę głośno, ale jedzie. Jest 3 i 3. Światła nie świecą dalej. Tutaj dalej podjazd będzie. Wiem, że tutaj to już będzie cały czas kurki.
wydał. Idź teraz tu na koniec, żebyśmy zaraz znowu tam tranie walili, nie? Tu pozostawiony z tymi cysternami, bo to już by była przesada. Dobrze mu idzie rozglądanie, ale nie w tym kierunku, co powinien. Ciekawe, czy wyjazd też nam tak dobrze pójdzie. No chyba o premii czasowej to jak mało możemy zapomnieć. Najmniej na te logistyczne. Ale chociaż wszystko, co będzie wymagało naprawy, miejmy nadzieję, że będzie aż takie drogie. Luzuj, 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 luzuj. Idealnie. Idealnie, to nam się akurat udało, idealnie. Aha, mój. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Uryczyna. O. A to, że jest górki, to nas ratuje. Nie ma akurat w konkretnym przypadku. A nawet się nie stacza. Skrzynka z tym? Jest, jest. Dobra. To odpalamy. Resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się dobrze i do zobaczenia. Na razie, cześć.